Kierując 2 lata Komisją Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą, myślę, że mam prawo powiedzieć, że mniej więcej, a może nawet więcej wiem, jak wygląda sytuacja oświaty polskiej na Litwie. To jest blisko 28 milionów tylko w tej kadencji, które przeznaczyliśmy na remont szkół, ale to ciągle jest mało. Ciągle mało dlatego, że naszym rywalem, czyli tych Polaków tam mieszkających, no jest potężny system oświatowy kraju, który stara się ich przyciągnąć na swoją stronę. Czyli te dzieci, które my wspieramy, remontując szkoły, wożąc komputery i podręczniki, mają wybór często, tak jak w Solecznikach, między starą polską szkołą, choć wyremontowaną, i wspaniałą litewską szkołą, w której jest pływalnia, piękna hala gimnastyczna, i której by się nie powstydziła żaden kraj w Europie. Jednym słowem, rywalizacja jest potężna. Każda książka, którą Państwo przekażą, każdy dobry gest, to jest podtrzymywanie ich narodowej tożsamości. To jest szansa na to, że będą mówili po polsku tak jak ich dzieci też, mam nadzieję, ale jak ich rodzice, dziadkowie, i będą czuli się Polakami, co dla nich i dla nas też jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo.